Taka drugi człon pytania o tą celową hodowlę tych wszystkich obywateli PRL, kodomitów i tak dalej, co tak się wydziczają po tych wszystkich spotkaniach, jak się panowie do tego odniosą? Proszę państwa, wydaje się, że dobrze jest odświeżać sobie pamięć od czasu do czasu, żebyśmy lepiej rozumieli to, co się dzieje. Otóż transformacja ustrojowa, a wchodzimy już w 30 rok transformacji ustrojowej, polegała na tym, że generał Czesław Kiszczak, reprezentujący wywiad wojskowy, a więc władzę komunistyczną tutaj w Polsce wtedy, bo to już nie partia, tylko wywiad wojskowy, że tak naprawdę rządził, przynajmniej od 1985 roku, uzgodnił z wyselekcjonowaną reprezentacją strony społecznej podział władzy nad narodem polskim. Nad narodem polskim. I te ustalenia obowiązują nadal, tym bardziej, że transformacja ustrojowa odbyła się pod kontrolą i nadzorem również naszego obecnego najważniejszego sojusznika. Jednym z autorów czy współautorem transformacji ustrojowej był pan Daniel Fried. Wtedy urzędnik Departamentu Stanu, później nawet ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, obecnie też urzędnik Departamentu Stanu, ale znacznie wyższej rangi. No i to zostało zaprojektowane. I snop jaskrawego światła na to rzuca taka rozmowa, która jest zrelacjonowana w takiej książce Jerzego Zaleskiego, tego reżysera, rozmowa pana Macieja Zaleskiego, który był podówczas urzędnikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. No i rozmawia z rezydentem CIA w Warszawie. No i powiada jemu, że no tu mamy agentów i coś, co tu z nimi robić? Przecież to państwo jest podminowane tą agenturą. A on mu powiada nic. No jak to nic? A ten wtedy mówi tak. Nic, bo oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. I tak ma być. No to tak jest. Proszę państwa, jak można chwilę, to ja bym do tego dodał tak, no to co powiem, to będzie bardzo przykre. Ale skoro już realizm tutaj ma zatriumfować, to no, niestety trzeba mówić prawdę. Otóż nasze zostali, a czy inaczej może. Wybitny klasyk demokracji, Józef Stalin, powiadał, że no, takie spiżowe sentencje wypowiadał na temat demokracji, dlatego jest wybitnym klasykiem, że na przykład ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No, święte słowa, prawda? Realizmu, czego jak czego, realizmu nie brakowało. No, ale jeszcze ważniejszy tą sentencję spiżową wypowiedział, że jeszcze ważniejszy od tego, kto liczy głosy, jest prawidłowe przygotowanie alternatywy dla wyborców. A po czym poznać, czy alternatywa dla wyborców została przygotowana prawidłowo? Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. I jeżeli przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej ostatnich 30 lat, to co widzimy? Że za każdym razem alternatywa polityczna przygotowana została prawidłowo. Przygotowana została prawidłowo. To jak gdyby wychodzi naprzeciw i potwierdza pośrednio moją ulubioną teorię spiskową, według której Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa. A skoro tak, to poczucie realizmu skłania nas do odpowiedzi na
No, takie nieprzyjemne pytanie. Którą folkslistę podpisać? Bo tylko taki wybór nam zostaje. Którą folkslistę podpisać? No i tu mamy poważny problem. Trzeba bardzo uważnie, bardzo rozebrać sobie z uwagą odpowiedź na to pytanie. Taką, która rodzi dla Polski najmniej obciążeń. No i teraz zróbmy taki tour d'horizon. Ruska folkslista. O, to. Zdrada i tak dalej, jasne. O, pruska folkslista. No to wracamy, że tak powiem, tutaj do niemieckiej. Słuchamy się Unii Europejskiej, wszystko co nam każe, to robimy. Bisurmanów tu wpuszczamy według kontyngentów i tak dalej. Wtedy nas kochają, wtedy nas doceniają, wtedy nas lubią. Wtedy Donald Tusk jest wybitnym mężem stanu, prezydentem Europy i tak dalej. Dostaje nagrodę Karola Wielkiego i tak dalej. No i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Wydawało się, że ono rodzi najmniej obciążeń. No ale po podpisaniu przez prezydenta Trumpa ustawy 437, już tak nie myślimy. To wcale nie poprawia naszej sytuacji, po prostu jesteśmy w sytuacji no, mało komfortowej. I tutaj padło takie pytanie na kartce, ja chciałbym przy tej okazji na nie odpowiedzieć, co robić, bo to autor tego pytania, czy autorka, no że tu diagnozuje pan, a nie daje pan remedium. No, diagnozować to każdy głupi potrafił, a tu remedium trzeba wymyślić. Proszę państwa, dwie rzeczy się unoszą nad tym pytaniem, dwie takie iluzje. Pierwsza to taka, że każda sytuacja powinna zakończyć się wesołym oberkiem. Nie, tak nie jest. Są sytuacje, które się wesołym oberkiem nie kończą, dlatego że nie mogą się zakończyć wesołym oberkiem. Takie sytuacje nazywamy tragediami. Tragedia się nie kończy wesołym oberkiem, bo to jest niemożliwość pierwotna i obiektywna. Ale nawet i w takiej sytuacji trzeba coś robić. Ale to jeszcze trzeba uzupełnić diagnozę. Pytanie takie, czy w tej chwili Polacy, naród, historyczny naród polski, nie mówię o wspólnocie rozbójniczej, czy historyczny naród polski, czy może wybić się na niepodległość? Moim zdaniem, polityczną niepodległość, moim zdaniem nie może. Nie może. Żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba zadać sobie inne pytanie i odpowiedzieć na nie, ale to szczerze trzeba, bez iluzji żadnej. Co byście państwo robili, kogo byście popierali w Polsce, co byście w Polsce robili, gdybyście byli niemieckim kanclerzem? Odpowiedź jest taka, gdyby będąc niemieckim kanclerzem uważał Polskę za wroga, którego trzeba zniszczyć, to bym tu popierał komunistów, anarchistów, takich wszystkich, którzy by ten kraj roznieśli na ryjach, możliwie jak najszybciej. Jeśli bym nie chciał tego kraju zniszczyć, to bym popierał takich tam socjalistów rozmaitych, takie nowoczesne, takie różne, żeby tutaj nie dopuścić do pojawienia się ani zalążka siły, żadnej. Bo ta siła by mi kiedyś mogła narobić kłopotów. Więc najlepiej, tak jak to Machiavelli pisze, Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. Nie pozwalali im dojrzewać nawet. No to właśnie z tą sytuacją mamy do czynienia. Moim zdaniem w tej chwili przy tej konfiguracji na niepodległość polityczną Polska zdobyć się nie może. To co robić? Jakie remedium?
to pan redaktor Gadowski już powiedział, tylko nie podkreślił tego, wydaje mi się, ale to odpowiadał na inne pytanie. Otóż trzeba zapewnić narodowi możliwość przetrwania jako narodu, bo bycie narodem nie jest dane raz na zawsze. Naród się może uwstecznić do fazy przednarodowej, do fazy narodowości, a nawet jeszcze głębszej, fazy plemiennej. Może się uwstecznić. Przykładem jest naród czeski, który po bitwie pod Białą Górą, kiedy czeska szlachta została wycięta, uwstecznił się na 300 lat do poziomu właściwie narodowości. Miał szlachtę niemiecką. W związku z tym takim pierwszym warunkiem przetrwania narodu jako narodu to jest zachowanie zdolności do tworzenia kultury. Ale to musimy sobie zdać sprawę, kiedy taka zdolność jest zachowana. Czym się karmi kultura żywa? Karmi się autentycznością. Autentycznością. Dlatego taka ważna jest wolność słowa, bo bez niej autentyczności nie ma. Bez niej wszyscy recytują tylko mantry podpowiedziane przez panią wychowawczynię. Z tego nic nie wynika. I taki naród, który zatraca zdolność do tworzenia kultury własnej, ustecznia się nawet bez przerywania snu, ustecznia się do poziomu przednarodowego. Więc żebyśmy, bo to bardzo dobrą ilustracją jest okres niewoli w czasie rozbiorów. Państwa polskiego nie było, przeciwnie, było rozebrane przez mocarstwa, które chciały naród polski wynarodowić, doprowadzić go do stanu bezbronności, do tego, żeby stał się nawozem historii. I jedyne, co nas uratowało jako naród, to zdolność do tworzenia kultury. Nie zatraciliśmy tej zdolności. Kto uratował, że tak powiem, polską tożsamość? No, literaci. Literaci, pisarze, ludzie, którzy tworzyli kulturę. I proszę zwrócić uwagę, że nie byli subwencjonowani przez żaden rząd, przeciwnie, ale byli doceniani przez naród, który chciał pozostać narodem. Chciał pozostać narodem i instynktownie się wokół nich skupiał. Tak jak to Żeromski pisze w jednym ze swoich wspomnień, że jego tam przyjaciel opowiada mu, jak tam czekał, miał jakiś interes na poczcie w Staszowie, tam na Kieletczyźnie. No i tam czekali w tym urzędzie pocztowym, było kilkunastu szewców, czeladników, sklepikarzy, jakiś takich o. Czekali, aż przyjdzie gazeta, przyjdą gazety, bo tam w odcinkach był drukowany potop. Jak przyszła gazeta, to ten urzędnik pocztowy czytał tym szewcom, chyba niepiśmienni nawet byli, czytał im na głos. To było nie tylko ludzie wykształceni, chcieli przetrwać jako naród, ale również i tacy już taką potrzebę odczuli. A to była zasługa Henryka Sienkiewicza. Nie żadnego przywódcy politycznego, bo takich Polska wtedy nie miała. I stąd dla Żuka jest nauka, co jest najważniejsze. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, nasze możliwości, mówię, ograniczają się nie tak może jak w drugiej połowie XIX wieku po upadku Powstania Styczniowego, że to między jednym cyrkułem a drugim te możliwości polityczne się rozciągały. Teraz być może, że jeszcze, jeżeli 16 lipca nie zapadną inne decyzje, to być może jeszcze będziemy mogli wybrać sobie folklistę do podpisania. W ramach wolności. Tyle wolności nam zostaje. A być może,
jeżeli nie stanie się coś złego. A prawo Murphy'ego mówi, że jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. I dlatego tym większą uwagę, to jest remedium właśnie, tym większą uwagę powinniśmy skupić na zapewnieniu naszemu historycznemu narodowi polskiemu zdolności do tworzenia kultury. To jest, tutaj możemy dużo zrobić i nie potrzebujemy żadnych potencji, żadnych stronnic pruskich, ruskich, amerykańskich i tak dalej. Tu możemy dużo zrobić sami. No i tę potrzebę bycia narodem trzeba zaszczepić swoim dzieciom. Trzeba być zaszczepić swoim dzieciom. Bo jeśli użyję takiego brzydkiego określenia z czasów komuny, tej nowomowy, jeżeli zaniedbamy ten odcinek, no to już właściwie przegramy. Dlatego, że kto inny się tym zajmie, bo takich chętnych jest bardzo dużo i oni próbują, tylko jeszcze tutaj nie bardzo mogą sobie z nami poradzić. Mimo, że to tak, powiedzmy sobie szczerze, no, to takie partyzanckie działania, takie jak w XIX wieku, partyzanckie działania pojedynczych ludzi. Ale nawet to jest też taka ilustracja tego, że jeden człowiek może dużo zrobić, jak jest zdeterminowany i chce. Więc nie lekceważmy własnych możliwości, tylko musimy zdawać sobie sprawę, czego chcemy, czego powinniśmy właściwie chcieć, no i dopasować środki, jakie przedsiębierzemy do tych celów, żeby one nie opóźniały tych celów, tylko żeby im sprzyjały. Tyle.